Jak się urodził Maciek, bo wiecie, troszeczkę było tak, że ja dostawałam takie dziewczyńskie zabawki yy, z moją siostrą, dostawałyśmy takie dziewczyńskie zabawki, no i niestety ja zawsze w ogóle byłam Kenem, jak się bawiłyśmy w lalki Barbie, to ja dostawałam Kena do zabawy, nie wiem dlaczego, yy, ale jak się urodził Maciek, to on już dostawał Hot Wheelsy. I tutaj zaczęła się magia. Dostało, dostawał Hot Wheelsy i dostawał klocki Lego. Więc ja mówię: tak, mamo, ja się pobawię z Maćkiem. Maćka się gdzieś tam wsadzała na bok, żeby tam, nie wiem, z jakimś jednym autkiem się pojeździł. A ja budowałam z Hot Wheelsów całe tory. Takie wielkie tory budowałam, układałam wszystkie konstrukcje i puszczałam samochodziki po kolei. Tak zajebiście była. Dzięki Mominek za 50 biców. Masz na chleb. Dzięki. No, potem czasami też, czasami też. Yy, dla mnie wygląda na Bogdana, a nie na Puci Puci. Puci Puci jest i koniec tematu. Albo, albo Maćka się. Ten na przykład u nas była taka klatka schodowa długa, na, na trzy piętra, i ja puszczałam na przykład samochód z góry i przez wszystkie schody to jechało, no nie? Przez wszystkie tory i tak dalej. I Maciek miał zabawę w tym, żeby zbiec równo z samochodzikiem przez te tory i przynieść mi samochodzik na górę.